Witam, jestem Mike, a to jest już 76. odcinek serii Singlecraft na moim kanale. Na dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam ogrom zmian, które tu zaszły pomiędzy ostatnim odcinkiem, bo były też sporo live'ów i bardzo dużo rzeczy się tutaj działo. To wszystko wam zaprezentuję, myślę zmieszczę się w tych 20 minutach, a później przejdziemy do robienia farmy żelaza. Jeśli nie interesuje was część, w której będę pokazywać wszystko, co się zmieniło, no to przewincie sobie gdzieś tam na osi czasu, będzie zaznaczone, od którego fragmentu zaczniemy budować farmę żelaza. A ja bez zbędnego gadania przypomnę wam tylko o łapkach w górę, bo one są niesamowicie motywujące. No i jak ten odcinek przyjmie się fajnie, to wkrótce pojawi się kolejny. A teraz bez zbędnego gadania zapraszam was wszystkich do oglądania. No, panika. Niestety zginąłem, sami mogliście zobaczyć shota przed chwilą, ale odrobiłem sobie wszystko, było udokumentowane na live, niestety live już usunąłem, ale kto był, ten wie. Wszystkie itemki, jakie miałem, straciłem dosłownie, wpadłem do próżni, więc cały set poszedł się chrzanić, wszystkie narzędzia i tam jeszcze kilka rzeczy, które miałem w ekwipunku. Ogólnie strata dość duża, no myślę, że z czasem ją sobie odrobię. I tak set już mam chyba najlepszy. Na live ostatnio też zdobyłem sobie netherite, dzięki czemu właśnie mogłem sobie zrobić ten zbrojkę z netherite'u i tu itemki. No i właśnie przejdźmy do pierwszej rzeczy, które się tu zmieniły. Myślę, że zaczniemy od ametystu. No to pierwszą rzeczą, jaka tu się zmieniła, no to jest to, że rozkopałem sobie kolejną ametystową geodę. Teraz zobaczcie taki mega przyspieszony timelapse. Z tej geody udało mi się wynieść tyle kalcytu, nie wiem ile miałem ostatnio, no i troszeczkę tufu. Także zawsze na plus jakieś tam temki mam, szczególnie, że ten tuf jest jednym z najpiękniejszych bloków, myślę, z całej aktualizacji. Następnie, no, trochę tego ametystu mam. Niżej mamy tutaj, surowce. Ogólnie sobie troszeczkę pokopałem, nie udokumentowałem tego, ale dosłownie kilka rzeczy tam, że tak powiem, wykopałem, na przykład troszeczkę miedzi, jakiś tam żelaz, no troszeczkę tego potrzebowałem. Kolejną zmianą, go akurat timelapse nie nagrałem, więc wam go nie wrzucę. Co dalej? Dalej myślę, że przejdziemy do tego. Czyli zaenchantowałem sobie tutaj 9 kilofów. Też zobaczcie tego timelapse'a w tej chwili. No i jak, że tak powiem, zobaczycie już sobie tego timelapse'a, to zaraz po tym timelapse będzie timelapse, jak enchantowałem sobie te nożyce i zapalniczkę, bo to ogarnąłem sobie na live. Jest to najlepsze. Ten mieczek jeszcze muszę trochę dostosować pod widerowe szkielety, ale ogólnie też trójzo mi się udało ogarnąć, także zobaczcie najpierw, jak enchantowałem kilofy na timelapse'ie, później jak enchantowałem sobie te dwie rzeczy. W ogóle da się zapalniczkę zenchantować na efficiency 5. Nie wiem, czemu niektórzy mówili, że się nie da, ale no mniejsza, przemilczmy to. Także najpierw widzicie timelapse z kilofami, jak enchantowałem, później właśnie z tymi tutaj itemkami. No bo mówię, to robiłem na live, to tego nie udokumentowałem w taki sposób, że gdzieś to tam przetrwało, bo live zwykle usuwam, żeby nie było ich za dużo. No i właśnie później, jak zobaczycie to, to zobaczycie też, jak zdobyłem ten trójząb. A o tym akurat jest bardzo ciekawa, dość krótka historia, ale to sobie sami zobaczcie na timelapse.
Dobra, co dalej? Na pewno zlokalizowałem sobie tutaj samemu też twierdzę, więc też timelapse polecam wam zobaczyć. Tak, oczywiście to jest twierdza do Endu, tą, którą zobaczyliście przed chwilą. Jak sobie pomyślę, jak długo będę montować ten odcinek, to aż mi się go nie chce montować, ale no mniejsza. Trzeba po prostu coś wam wrzucić, bo myślałem, że już dzisiaj skupimy się na tematyce nowej rzeczy, która zostanie dodana w Snapshocie. Jednak niestety nie zna dobrą sprawę, niestety na survivalu nie zdobędę z tych rzeczy, ani właśnie tych nacieków fajnych, które moim zdaniem są epickie. Mogliby jeszcze trochę bardziej dopracować, ale myślę, że na razie wyglądają one przyzwoicie. Niestety nie mamy tu tego, nie zdobędę tego uczciwie na survivalu, więc to nie wchodzi tutaj w grę. Miałem też ogrom króliczej skóry, bo zabiłem tutaj ogrom królików i ogrom krówek, dzięki czemu mam no strasznie dużo jedzenia. Także wam pokażę statystyki, za chwilę wam jeszcze wyświetlę screenę. Jak widzicie, krówek mam zabitych 1358, będę chciał dobić do 2 albo i 3000 tych mobów zabitych, dlatego że wtedy będę miał na całą grę nieograniczoną ilość jedzenia. Dalej mamy, gdzie są króliki, tutaj mamy 445 królików, no i właśnie z nich mam skórę, tu sobie zrobiłem troszeczkę tych sakiew. Tutaj mamy też lód, troszeczkę lodu sobie pozyskałem, w ogóle zanim jeszcze to zobaczcie sobie właśnie te screeny. Na jednym jest ilość krówek, na drugim ilość i w ogóle jak to wyglądało, jeśli chodzi o króliki. I takie dwa screeny właśnie z królikami i z krówkami, ile ich było zanim je zabiłem. Dobra, tutaj mamy lód. Mamy lód, którego sobie troszeczkę wykopałem, ale góry lodowe mam bardzo, bardzo blisko, więc pozyskałem sobie dosłownie dwie beczki tego lodu. Tutaj chyba nic się nie zmieniło, a nie zmieniła się jedna rzecz. Przez przypadek, jak ubijałem sobie Blaze, bo to też jest, że tak powiem, nowość, no to właśnie przez przypadek taka czaszka mi dropnęła dosłownie od tam pierwszego lepszego widerowego szkieleta, no i dzięki temu mam tą jedną czaszkę. Myślę, że będę chciał ich tu mieć sporo, bo chcę tutaj ustanowić jakiś swój rekord, jeśli chodzi o widery. Ale o tym myślę więcej w kiedyś tam w odcinku. Jak widzieliście, jak byliście na live, na którym zginęłem z tego, co był shot przed odcinkiem, jeśli chcecie zobaczyć taki pełny shot, no to zapraszam do opisu, czy tam gdzieś w komentarzu, w karcie, no nie wiem, zobaczę. Będzie przypięty link do właśnie takiego shota, który zrobił mój znajomy. No i właśnie tam sobie możecie wbić, zostawić mu łapkę w górę. No bo niby proste, ale fajnie całkiem zrobiony ten shot. Także, no, idąc dalej, właśnie zrobiłem sobie też, jak byliście na live, bodajże to było w piątek, no to straciłem, że tak powiem, cały swój set, jednak udało mi się zbudować w pełni farmę Endermanów, zanim to wszystko straciłem, no i mogłem to sobie wszystko odrobić. Idąc dalej, mamy troszeczkę piasku sobie nakopałem, słownie troszkę, zaraz wam jeszcze pokażę statystyki, i ogólnie bardzo, bardzo dużo drewna, ale do tego też za momencik przejdziemy. No, mamy tu no prawie 6000 piasku, tego drewna, do tego za chwilę przejdziemy. I z takich ważniejszych rzeczy, no ewentualnie tuf i kalcajt jest warte uwagi, dlatego że mam tego ogrom. Tu mi się jakieś szkło przepala, ale to mniejsza. I z magazynu to chyba by było, nie, jeszcze nie wszystko. Tu sobie troszeczkę popływałem na creepery, dlatego mam dosłownie odrobinkę tych fajerwerek. Jak widzicie, 461 razy zabiłem creepery, także całkiem spoko wynik. Tutaj mam jedzonko, cały shulker box z jedzonka. Oczywiście od tego 1000 krówek. Niestety tylko jedna elytra. Narzędzia i set to wam pokazywałem. Totemy tu będą, a tu będą potki. Tu jest właśnie na dzisiejszy odcinek, przygotowałem sobie te itemy, ale zanim do tego przejdziemy, muszę wam jeszcze pokazać kilka rzeczy. Zobaczmy, jest noc. No to jak jest noc, to ja się kimnę, żeby po prostu nic tu się nie zrespiło, chociaż raczej nic mi tutaj nie powinno się przedostać, gdyż wszystko tu jest elegancko zrobione. Nie wiem, czy pokazywałem wam na odcinku, ale udało mi się zrobić, że tak powiem, wystrój tego domku. Mamy tu łóżko, jakieś lekterny, kominek taki całkiem, no niestety większego tu nie zmieściłem. No i jakieś tam sety, czy na przykład na ziemi ta fajnie wyglądająca skóra z właśnie przysłowi, z tego
niedźwiedzia, tak? Chciałem to sobie wyobrazić, że właśnie ubiłem tam jakiegoś niedźwiedzia, no i tutaj jest na ziemi jego skóra. No i fajnie to, myślę, bardzo wygląda. Idąc dalej, mamy właśnie skończony już cały ten mój gród. Nie chciałem wam tego wszystkiego pokazywać, bo to jest, no, po prostu postawiłem kilka łapotek, kilka tego. No i takie drzewka sobie, jedno takie drzewko, chyba to akurat w tym miejscu mi wyrosło. Postanowiłem, że zbuduję takie tutaj, tutaj, tutaj. Te trzy drzewka są ręcznie budowane, albo i nawet cztery. To akurat jest wyrośnięte, tak samo jak to. Idąc dalej, właśnie tutaj mamy jagody, wszystko jest porządnie oświetlone. Mamy tutaj villagerów, to sobie sprowadzaliśmy tych villagerów na live, też mogliście to zobaczyć. Tutaj mam jednego, który sprzedaje mi kilofy, dzięki czemu właśnie mam ogrom diamentowych kilofów, które mogę sobie enchantować. No i właśnie reszta wieśniaków, u reszty wieśniaków mogę opłakać im patyki za szmaragdy. No, całkiem fajnie, że tak powiem, działa, dlatego że mam tych szmaragdów, jak widzieliście, już sporo. No i właśnie udało mi się nakupić tyle drewna. Teraz wam pokażę, jak to robiłem, znaczy w sumie powiem. No i widzowie na live, w sumie wy mi powiedzieliście mi o tak lepiej, żeby dać po prostu tu fletcherów. Początkowo wam powiem, chciałem tutaj koniecznie dać tych takich, jak oni się nazywają, rzeźnicy? Tak chyba. No i właśnie oni kurde, nie umiem się wysłowić, co jest? Sprzedawaliby mi, jagody. Za niewielką cenę, za kilka szmaragdów, ale no, kilka temu nie miałem jeszcze jagód, bo jagody to też jest nowość, którą sobie pozyskałem, tak swoją drogą. No i stwierdziłem, dobra, rozwinę tutaj, że tak powiem, ten obrót tymi jagodami, czyli będę mógł je cały czas sprzedawać, zdobywać i tak dalej. Chwilkę to potrwa, a patyków bym miał pod dostatkiem dosłownie po ścięciu sobie, no nie wiem, takie ogromne drzewa, to ze dwa ściąłem, jakoś tak, ale już wam to pokazuję. Także przelećmy się tutaj, no i w tym miejscu jest platforma. Ogromna platforma, gdzie stawiałem sobie cztery drzewa świerkowe, wyrastałem, cztery drzewa świerkowe, wyrastałem i tak dalej, i tak dalej. Jak cała platforma była w tych drzewkach, no to je sobie po prostu ścięłem. Także każdemu polecam taki sposób zdobywania drewna, choćby na sprzedawanie tego wieśniakom, gdyż bardzo to się opłaca. No i tutaj mamy też kilku wieśniaków, bo nie wiem, czy wam pokazywałem, bo tych live'ów ostatnio było, że nie wiem, co pokazywałem na ostatnim odcinku, ale tu była sobie farma villagerów i gdzieś tu w tym miejscu była farma królików. Ja ją tylko zabudowałem, te króliki dalej tam siedzą, no i tutaj była też farma villagerów, też to tylko zabudowałem. Zostawiłem sobie villagerów kilku villagerów na dzisiejszy odcinek, już wam pokazuję. Dosłownie 9, o ile się nie mylę, a 9. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, tak, chyba 9. Myślę, że dobrze to policzyłem. No i właśnie czy villagerzy mi się przydadzą dzisiaj w budowie farmy. No i teraz jeszcze jedna kwestia, bo już przechodzimy w sumie do farmy, skończyłem ze wszystkimi nowościami. Jeszcze jedna kwestia a propos farmy. Dlaczego nie buduję jej właśnie już sobie na spawnie, na spokojnie, tylko właśnie tutaj przy mojej bazie tymczasowej, przy której nie pomieszkam, myślę, zbyt jeszcze długo, bo myślę jeszcze z miesiąc się stąd wyniesiemy. To tak, że tak powiem, na marginesie taka informacja. Otóż farmę żelaza buduję dlatego tutaj. Chcę sobie zrobić jeszcze farmę ametystu, chcę sobie zrobić grinder na spawnie i ogólnie chcę, że tak powiem, mieć sporo na przykład hopperów, co mi się z pewnością przyda. No i właśnie do tego potrzebuję tej farmy żelaza. I tylko i wyłącznie do tego. No i pewnie oczywiście zostanie mi tam kilka znaków żelaz, to będzie na jakiś beacon. Oczywiście to też wszystko się przyda. Jeszcze jedna sprawa, bo jeszcze chyba wam nie pokazywałem tej nowej wieży. Taka fajna wieża z kalcytu głównie, była lekko w sumie wzorowana sam tutaj spód na wieży pillagerów, tylko dosłownie może dotąd. No i tutaj mamy całą tą wieżę z kalcytu oraz tych ze świerkowego drzewa, o. No i oczywiście u góry jest tam piorunochron, dzięki czemu jak jest burza, chociaż nie wiem, czy w ogóle tutaj może być burza na biomie, czy może właśnie być tylko na przykład zamieć śnieżną, tak jak jest zawsze. Ale jakby mogła być, no to w ten punkcie mogą po prostu nawalać pioruny i to fajnie może wyglądać. Okej, jeszcze jedna sprawa. No i oczywiście tutaj jakieś takie udekorowania, typu na przykład latarnie, takie stanowisko jedno pracy, stanowisko takie drugie pracy, jakiś dzwon, bo oczywiście czemu nie? No i tutaj takie trzecie stanowisko pracy. Dwa stanowiska, czyli to oraz to, może mogliście kiedyś zobaczyć w Minecrafcie, o ile przechadzaliście się po tajdze i napotkaliście na wioskę, to takie
mutacje występują, tylko że zamiast tego jest cobblestone, tak samo w tamtym przypadku. Oj, nawet zniszczyłem, nieważne. No i właśnie to mogliście zaobserwować. A tamta jedna, którą tutaj... A czekajcie, bo jeszcze nie wiem, czy mam dobre tutaj dostosowanie dźwięku. Dobra, powinno być ok. Powinno być ok. No dobra, i tutaj mamy takie coś, co akurat sobie sam wymyśliłem. Nie było to trudno zrobić, po prostu jakieś takie podpórki, jakiś daszek, no i tutaj skórzana zbroja, stanowisko dla tego, jak mu jest. Cholerka, nie pamiętam. Nie rzeźnika, tylko już kogo innego, ale nie mam tego pojęcia, jak on się nazywa, także wam nie powiem. To tym, co się skórą ogólnie zajmuje. Tutaj mamy też oczywiście donaty. Jeszcze kwestia donatów, zanim cokolwiek zacznę robić. Otóż chodzi o to, że po prostu zdowiedziałem się kilka niepokojących faktów o stronie Tip & Donation, dlatego muszę z niej zrezygnować. Najprawdopodobniej przeniosę się na jakąś inną stronę do donatu. Dlatego usunę tu w ogóle też te płotki, bo nie wiem, czy to się kiedyś zapełni wszystko. Najwyżej będę sobie to skrupulatnie uzupełniał. A póki co mówię, strona Tip & Donation, coś z nią jest nie tak, albo firma ma zbankrutować po prostu. Wolę jednak tam, żebyście mi w pieniędzy nie wpłacali, gdyż jak ktoś by płacił faktycznie jakąś dużą kwotę, mógłby potem być problem z jej wypłaceniem. Że tak powiem, co mam bardzo mały kanał i kto chce mnie wesprzeć, to może to zrobić. No nie chciałbym, żeby jakikolwiek grosz, że tak powiem, się w cudzysłowie zmarnował. Jeszcze jedna sprawa i przechodzimy do naszej farmy. Mianowicie tutaj powstała taka kuźnia. Bardzo sympatycznie ona wygląda, nie będę was po niej oprowadzał. No i tutaj mamy moich zarąbistych wiśniaków. Ten jest zarąbisty, ten jest no troszeczkę mniej zarąbisty, nie wiem czemu on mi dał takie zwyżki. Ten jest no bardzo zarąbisty, patrzcie jak on ma fajne enchanty, także praktycznie nie potrzebowałbym tego. Ale ogólnie te cztery wieśniaki bardzo dużo mi pomogły tutaj cokolwiek sobie zorganizować. Na przykład nie zabraknie mi już nigdy ani Mending, ani Silk Touch, ani Unbreaking, ani Efficiency 5. Także no super, po prostu super. No dobra, także przechodzimy już sobie do farmy. Mówiłem to chyba jakieś 5 minut temu. No cóż, było trochę rzeczy, żeby was oprowadzić, no i musiałem to zrobić. Jak o czymś zapomniałem, wspomnę wam to w następnym odcinku. Jeszcze taka jedna sprawa, dobra, szybko. W klarni hoduje sobie ogrom siana, czyli tam pszenicę, jak kto woli. Tutaj, że tak powiem, zrobiłem sobie taką malutką farmę trzcinem. Ogólnie siano jest dla rozmnażania krówek, także to taka jeszcze informacja. No dobra. Nareszcie po tych, nie wiem ile to zajmie, bo jeszcze tam wejdę na lapsy, czyli może nawet po 30 minutach, możemy się wziąć za budowę całej naszej farmy. Teraz sobie odpalę poradnik, zacznę coś tu działać i jak wybuduję, nie wiem, tę platformę taką podstawową, wtedy, że tak powiem, się uczuszymy. Bo tak szczerze, buduję tę farmę dopiero drugi raz i nie chcę tu czegoś zepsuć, ale po prostu tak to zrobię, że po prostu, jak cały czas mówię, po prostu trzeba to ograniczyć, koniecznie. No i właśnie muszę to zrobić, żeby was tu w razie czego nie zanudzać, bo jakbym tam szukał na poradniku czegoś, to sobie to znajdę sam, zobaczę jak to się prezentuje i spróbuję coś takiego tutaj zbudować. Także my na razie nie musicie trzymać kciuku, bo raczej jestem w 100% przekonany, że mi to się uda, co tu chcę zrobić, czyli sam spód właściwie tej farmy. No i w sumie czekajcie sobie dosłownie, dla was to będzie kilka sekund, dla mnie pewnie kilka minut, no i ja sobie tu zacznę coś budować i wtedy się usłyszymy, tylko jeszcze muszę tam wylądować. Ale to już będzie chyba większy problem, albo może i nie. Jeszcze nie. Ginę za chwilę. Uda mi się tam wylądować na 100% na tym. No nie, dobra, także zrobię to już sobie samemu. Tak samo jak zbuduję tę pierwszą platformę. I wtedy się na spokojnie usłyszymy. Dobra, powoli już tę platformę kończę. Mam na wymiarę 11x11. No i dzięki temu golemy będą się spawnować tylko właśnie tutaj na tej platformie. Jeśli chodzi o ten słup, tą kolumnę, no to ma ona tutaj, że tak powiem, do góry na 20 bloków, to jest chyba 20 kratka. No dzięki czemu golem nie zespawnuje się nigdzie na dole, tylko wszystkie golemy, jakie będą się spawnować, to tylko i wyłącznie w tym miejscu. Jeśli chodzi o poradnik oryginalny, z którego buduję tą farmę, znajdziecie go w opisie najprawdopodobniej albo w przypiętym komentarzu, no zobaczę jak mi będzie wygodniej go tutaj wrzucić, ale myślę, że gdzieś w opisie taki na pewno link się pojawi. Oczywiście farma jest, że tak powiem, bardzo wydajna z tego co wiem, bo produkuje bodajże 350 sztabek na godzinę, więc mi to zdecydowanie wystarczy. Nie potrzebuję tu niczego bardzo wydajnego, po prostu żeby sobie gdzieś tam działało w tle i produkowało przyzwoite ilości żelaza. Na spawnie zbuduję farmę, która będzie tak masakrycznie wydajna, że to będzie po prostu
szok. Ale kiedy zbuduję farmę na spawnie, to wtedy, że jak powiem, ją zbuduję. Póki co na razie buduję farmę tymczasową. I o ile się nie mylę, to ma wyglądać w ten sposób. Następnie potrzebuję, z tego co pamiętam, bo troszkę teraz będę budować z głowy, chociaż na razie nie mam kamerki, także raczej nic by mi to nie przyniosło, jakbym tam gdzieś spojrzał obok czy coś. Przydałby się czasem trzeci monitor, mam takie wrażenie, że jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu, czy podobają wam się odcinki takie... Inaczej. Napiszcie, czy lubicie takie odcinki, fajnie się je wam ogląda, jak na przykład wstawię wam wszystko, co tu się zmieniło, czy po prostu, że tak powiem, nie zwracać uwagi na nic, co było tam kiedyś, czyli na przykład na jakieś itemy, które sobie ogarnąłem, czy lepiej właśnie, że tak powiem, robić wszystko na bieżąco, czy tam, że tak powiem, cholerka, no, myślę, że rozumiecie, o co chodzi. Po prostu chodzi o to, napiszcie taki komentarz. Wolę, żebyś to w zależności oczywiście od własnej opinii, wolę, żebyś pokazywał na odcinkach, co się zmieniło od ostatniego odcinka, albo napiszcie, wolę, żebyś nie pokazywał na odcinkach, co się od ostatniego odcinka zmieniło, czy tam, co tam, jakie rzeczy zdobyłeś, no i to będzie takie słowo klucz. No i oczywiście napiszcie też, w sumie można w następnym komentarzu, można w tym, czy odcinki zbudowania wam się podobają, bo jeśli tak, no to będziemy sobie częściej budować też na odcinkach. Oczywiście takie mniejsze rzeczy, niekoniecznie duże, ale na pewno coś sobie na tych odcinkach pobudujemy. W ogóle śmieszna sprawa, bo myślałem, że pod ostatnim przeglądem Snapchata, nie wiem kiedy wam ten odcinek wrzucam, czy w piątek, czy w sobotę, zostanie na kanale wbite 300 subów. To się nie udało, zabrakło nam dosłownie 9 subskrypcji. Ja troszeczkę nad tym ubolewam, ale że tak powiem, powiedzmy, że jakoś to przeżyję. Niestety, no tak czasem jest, tak czasem jest. Nie wiem, czy to wina YouTube'a, czy to wina jakiejś tam, że tak powiem, powiadomień. Nie mam tego pojęcia, czego to jest wina. W każdym razie, no ogólnie moim zdaniem ten przegląd, który dla was nagrałem ostatnio, wyszedł bardzo, bardzo fajnie. Dlatego, że już staram się odłączać od tego stylu, którym zawsze prowadziłem te przeglądy, czyli od stylu Jimmy'ego i wprowadzić, że tak powiem, swój styl. Myślę, że mi to się udaje, przynajmniej powoli i jeszcze raz powoli do celu, jak to mówią. Dobra, no i teraz tak, od kratki ma być raz, dwa, trzy. Tu ma być kompostownik, a ja kompostownika oczywiście nie mam. Oczywiście nie mam, bo po co mi kompostownik? Dobra, wezmę sobie tego shulker boxa. Może mi on jeszcze, w sumie tu na razie nie ma lawy, także nie mam mi gdzie spać, nawet jakbym, że tak powiem, wypadł. Myślę, że takie nudniejsze rzeczy jak wieśniaki, no to sobie sam transportuję. To jest oczywiście takie nudne rzeczy, ewentualnie jakieś tam przebitki wam pokażę, jak to robiłem, żeby wszystko w miarę moich możliwości było, jak zwykle stąd spadam. Całe szczęście, że mam trochę fajerwerek, bo w przeciwnym wypadku bym się... O, dobra, zlądowałem, bo w przeciwnym wypadku by było nieciekawie. Mamy kompostownik, no i teraz tak, raz, dwa, trzy, ten bloczek. Teraz pytanie za milion punktów. Tu mam to, tu mam to. Na tym bloku chyba powinien być trapdoor, tak? O ile się nie mylę. No to skraftujmy sobie i tutaj bloka jednego i jednego trapdoora. W sumie to i tak dwa się skraftują, ale mi jest potrzebny tutaj tylko jeden ten trapdoor. Nie, tu woda zamarza na tym biomie. Ale nie ciekawie. Tego, że mnie przewidział niestety. Tego, że mnie przewidział. W każdym razie dobra. Zanim tę wodą się zajmę, no to tak. Tutaj na tej wysokości, o ile się nie mylę, tutaj powinno stać to. Tutaj zrobię pół bloka, tak na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, bo tu oczywiście będzie zamknięty nasz zombie. Czy ja wziąłem jakieś lampy ze sobą? Przyznam szczerze, że nie wiem. Nie mam żadnych lamp, no to nigdy będę musiał sobie po nie skoczyć. Jejejejejejej, no tego to, że mnie przewidział. Myślałem, że jak jest na biomie rzecznym, to tam będzie tylko deszcz padał, ale widocznie zrobiłem na takiej wysepce. No dzięki czemu niestety nie udało się mi tego wszystkiego. W ogóle mam troszeczkę sypkiego śniegu, także efekt zamarzania, jak jeszcze nie widzieliście, to myślę gdzieś tam pod koniec odcinka, coś tam może wam pokażę, albo na następnym odcinku, no nie wiem, zobaczymy. Szukam, gdzie to może być. Torcz, albo lampa, w sumie lampy będą lepsze, albo najlepsze by były bloki. Takie, które świecą. O, na przykład shroom lighty. I potrzebuję ich tam dokładnie... Kurde, 8. No to się wszystko zgadza, tak jak powinno być. Wszystko się powinno zgadzać. Jeśli chodzi o snapshot, na jakim gram, no to jest to cały czas 20W46. A, dlatego myślę, że nie ma sensu chodzić na najnowszy snapshot i psuć sobie świat jeszcze bardziej.
naprzód tą wersję testową, jak wiecie. Jak oglądaliście mój odcinek, a jak nie, no to was zapraszam na oglądnięcie sobie go, bo mówiłem kilka ciekawych rzeczy właśnie o tych snapshotach. No i właśnie na tych snapshotach teoretycznie powinno się na survivalu grać, dlatego że można sobie popsuć łatwo świat. Ja postanowiłem zaryzykować i właśnie dlatego tworzę dla was tę serię. No i oczywiście nie staram się przechodzić, jak wyjdzie jakiś snapshot, to od razu super na niego przejdę. Na dobrą sprawę ten snapshot nic nie wprowadził nam do gry na czystym survivalu, więc no rezygnuję na razie z tego, żeby kolwiek, że tak ogarniać sobie na tym snapshocie. Pomyślę, mówię, że nie ma sensu sobie psuć świata jeszcze bardziej. I tak jest już w sumie, nie jest świat zabagowany. Jeśli chodzi mi o to, że... chyba za wysoko to zrobiłem. Do tego wyskoczy jakoś? No, chyba wyskoczy zombie. Ej. Czekajcie, zerknę sobie na poradnik, bo na poradniku jest dużo rzeczy pokazane. I od razu będę wiedział co i jak. Dobra, tu ten deseń. Co dalej? O, oczywiście reklamy, jak to na YouTubie bywa. Pod moim filmem jeszcze nie ma reklam i pewnie, znając życie, szybko się tych reklam nie doczekamy, dlatego że aby, że tak powiem, mieć reklamę, żeby zarabiać, no to trzeba mieć te 1000 subów. Okej, jak on to robi tutaj? Pokażę mi jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Na tym drugim bloku, podajże? Tak, dokładnie na tym drugim bloku kompostownika, czyli mamy tutaj jeden i dwa. No i praktycznie kombiak stąd wypaść nie powinien, ale praktycznie on może stąd wypaść. Ajajajajaj. Są właśnie uroki tych wszystkich poradników. Nie jest to tak pokazane, jak to powinno wyglądać. Jak on mi tu wyjdzie, no to raczej stąd wyjdzie, a spaść też nie powinien teoretycznie. Ale jakby wsiadł do tego... Jajajajaj, no to jest akurat nieprzewidziane, to jest mało przewidziane. Ogólnie na serwerze nam ta farma jakoś tam działała, także... No, teraz stąd wyjdę. O, teraz to nie wyjdę. Teraz to nie wyjdę, także... Robię coś ten deseń i zrobię na traptorze się chyba tego, co się orientuję przynajmniej, bo jak gram w Minecrafta, to raczej na traptorach nie powinny się zespawnować jakieś moby. Ale zobaczymy. Dobra, jakoś tak tu wejdę, a już stąd nie wejdę. No i super. No i super. To dokładnie chodziło. No i teraz tak. Kompostownik. Wróć za szybko. Nie zapauzowałem sobie poradnika, tak to jest. To jest, przydałby się czasem, mówię, ten trzeci monitor, bo bym mógł sobie tam odpalać ten poradnik, a nie na telefonie. Ale no dobra, narzekał nie będę, bo i tak jest dobrze. To tak, tutaj na poradniku trzeba postawić łóżka, tylko muszę wiedzieć, jak postawić te łóżka. I jesteś, no pokaż mi, co ty tam... Cholerka, naprawdę aż tak długo tego poradnika? Przecież dosłownie przez kilka chwil do was gadałem, a już tyle go przeleciało. Lecimy dalej i... Pokaż, szybko. Nie chcę was tu zanudzać właśnie czekaniem, aż gościu coś pokaże na poradniku, ale to jest 4 bloki, dobra. Wiem, że od trapdora, czyli teoretycznie od tutaj bloku, powinny być 4 bloki. Spoko. W którą stronę? Myślę, że zrobię na spokojnie sobie w tę stronę, dobra. No to teraz tak, jeden, tutaj. I lecimy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięknie, ładnie. Teraz tak, teraz o, łóżka 3, super, co dalej, trzeba to łóżka umieścić w następujący sposób, czyli tak, jedno tu, drugie tu i trzecie tu, myślę, że to będzie działało, bo na serwerze zrobiliśmy sobie taką farmę i nam ona na spokojnie działała, także no, wygląda cała ta sytuacja, drugi raz buduję tę farmę w życiu i nie wiem, czy ona, że tak powiem, będzie tak działać, jakbym chciał, żeby działała, ale trzymajcie kciuki i na pewno, że tak powiem, wszystko będzie dobrze. Najprawdopodobniej zombiaka już sobie transportuję w następną noc, dlatego że teraz jest tak, jak jest. Okej, okay. I co dalej, co dalej? Tu musimy postawić dirt. Z tego, że mnie stać, to tutaj postawię szkło. Tutaj postawię szkło, no i na tym też trzeba szkło. I teraz na 3, dobra, spoko, rozumiem. I teraz tak, stop, mi poradnika za dużo nie uciekło. Teraz na 2, w tę stronę. W ogóle możecie to potraktować jako taki poradnik do farmy żelaza, gdyż wszystko tutaj buduje z wami. Wam też pokazuję, jak to działa, także możecie to też tak potraktować. Zresztą, no nie wiem, czy ktoś wytrwał do tego momentu, a jeśli dotrwaliście jeszcze dalej niż do ostatniego słowa klucz, koniecznie napiszcie w komentarzu, niech będzie słowo
łóżko. Słowo łóżko, że tak powiem, będę wiedział, że dotrwaliście do tego momentu, że lubicie tak, takie długie odcinki. Co dalej? Dalej musimy, z tego co się orientuję, postawić gdzieś pół bloki. Tylko niech pokaże gościu, gdzie mamy je postawić. A to niech będzie szkło. Tutaj niech będzie szkło. I tutaj, w tym miejscu, tak? Dokładnie. Coś tam pamiętam jednak z tej farmy. Coś tam z niej pamiętam i o ile się nie mylę, to już będzie wszystko. To już będzie wszystko. Tak, 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 to będzie chyba wszystko. Farma bardzo prosta i myślę, będzie bardzo, bardzo wydajna. Dokładnie. No to możemy już powoli podłączać tutaj, że tak powiem, toret villagerami, ale że tak powiem, to zrobię tutaj cięcie, ja sobie to wszystko tutaj ustawiam, zrobię tak, jak to ma wszystko wyglądać. No i że tak powiem, wtedy się słyszymy. Oczywiście będę wam pokazywał, jak transportowałem tu jednego, drugiego, trzeciego i czwartego, w sumie trzech tylko wieśniaków muszę tutaj transportować. Wtedy, że tak powiem, będę wam pokazywać, że jest jeden wieśniak, drugi wieśniak, trzeci wieśniak. Myślę, że taka forma właśnie tego wam się spodoba. Jeszcze jedna sprawa, zanim w sumie będę sobie tam coś robił, bo chcę, żeby te odcinki, tak powiem, były w innym stylu niż zawsze. Chcę, żeby to było troszeczkę więcej cięć. Takie może nie bardziej montowane, że wiecie, tam coś wpadnie, jakąś głupotę, czarne tło będzie od razu czy coś. Chodzi mi o to, tak lekko po prostu, żeby je koloryzować właśnie tymi cięciami, jakimiś tam timelapsami. No ogólnie, żeby po prostu one były, że tak powiem, inne niż były do tej pory. Tutaj mam tego wędrownego villagera, ale on mi się do niczego kompletnie nie przyda. No to teraz tak. Mam nadzieję, że redstone'owa pochodnia nie roztopi mi tych bloków, bo byłoby lipton trochę. Byłby trochę lipton. Dobra, no to ja buduję, że tak powiem, widzimy się, w sumie słyszymy się, bo nie ma kamerki. Ale myślę, że za pół roku, jak będę miał już swój komputer, ale o tym wam wspominam na live, nie jest to na 100% pewne z kolei. No to, że tak powiem, wtedy będę mógł dawać praktycznie każdy odcinek nagrywać z kamerką w niewyobrażalnie dobrej jakości. Ale no, o tym wam wspominałem już tam na live, także za chwilkę się słyszymy, jak jakieś wieśniaki już tam sobie będą wjeżdżać na górę. Pierwszy wieśniak wleciał. Pora na kolejnego. No i drugi wieśniak wleciał. Ostatni wieśniak, no i będziemy mogli transportować sobie tutaj zombiaka. I ostatni wieśniak. Teraz transportujemy sobie tutaj oczywiście zombiaka. Dobra, schwytam tego zombiaka w wagonik, no i teraz jedziemy prosto z nim w farm. Myślę, że jakoś ruszy. Jak nie, to będę musiał mu jakoś pomóc. Jedź, zombiak, jedź. Nie widzę tu na razie creeperów, ani szkieletów, ani niczego, co mogłoby go tutaj zjeść. Dobra, śmigną ładnie. No i nasza farma już będzie skończona. Zostało jeszcze tylko nazwać tego tutaj zombiaka, ale to za chwilkę, jak on będzie już bezpiecznie tam zabudowany, bo jakby spadł czy coś, no to ja sobie przetransportuję nowego. Przynajmniej nie stracę name taga ani jednego. Tak, wiem, że znowu rymuję. No i dobra, muszę jeszcze zrobić sobie ten system zbierający, to też sobie zrobię za chwilkę z wami. No i myślę, że ten odcinek nie będzie trwał aż tak znowu długo, bo naszą farmę budujemy, no... Odkąd zacząłem budować te platformy, minęło jakieś 20 parę minut. Także w sumie stosunkowo szybko farmę zrobiłem. No dobra, teraz muszę to wywalić. I teraz tak, szybko muszę wyciągnąć sobie name taga. Oczywiście Jasiek, nie pytajcie dlaczego. Tak, SEO. Tak sobie go o nas wiemy. Tyk. Dobra, nazywamy go. Niszczymy tutaj te bloczki. Proszę bardzo, ładnie, pięknie. O! Nasza farma za chwilę. Już nasza farma działa. Także no, to było myślę na tyle, jeśli chodzi o tę farmę. Teraz tylko jeszcze mechanizmy tam zbierające, zaraz go będę musiał zrobić. Ale póki co muszę te wszystkie tory tutaj wywalać sobie. Mam jakieś miejsce w ekwipunku? Chyba nie mam. No to muszę sobie... Nie wiem, co to wywaliłem. To chyba. Nic, żelazo będę miał ogrom, także jak coś tam cennego poszło, no to... Ja to sobie odzyskam. Jak widzicie, już pierwszy golem jest, także nasza farma może być mega, mega wydajna. Możecie to, mówię, traktować jako poradnik, chociaż no, nie wiem, czy wszystko było tutaj tak dokładnie omówione jak na poradniku. Ale najważniejsze jest to, że golemy się spawnują, farma działa, jest super wydajna, jeśli chodzi o, że tak powiem, golemy i żelazo. Bo przez dosłownie chwilkę ja tu stoję, jak widzicie, które są na nagraniu, to może będzie jakaś minuta. Już mam dwie golemy, dwa golemy, sorry, tak. Golemy to by musiało być, musiałyby mieć, no wiecie, płci. Golemy to są, jak w sumie, jak chyba wszystko w Minecrafcie, no nie ma tego. Po prostu tego nie ma. Okej. Okay. No to teraz tak.
to teraz tak. Tych golemów muszę się pozbyć. Ale żeby ich się pozbyć, no to nie mogę zapomnieć o tym, że przybędą tutaj następni. Dobra. Zrobimy coś takiego. I postaw tam blok. No postaw. Już tyle. O dobra, udało się. Teraz sobie stąd wyjdę. I myślę, że najprościej w świecie będzie po prostu wlać tu lawę. Okej, jak widzicie, kolejne golemy tu już spadają. I jeszcze sztabki mi nadzą stoją, ale ten, który jak widzicie stoi na tym dircie, już da mi sztabkę. Muszę, tak powiem, sobie to wszystko ogarniać do końca, a póki mam chwilkę, no to crafting. Trochę tego i muszę zrobić sobie tabliczki. Oczywiście z crimsonowego drewna, bo a jak, żeby po prostu się nie spaliły. 6, to jeszcze mało. Jeszcze mało, zróbmy sobie jeszcze troszeczkę. 9 tabliczek jak najbardziej wystarczy i można by było nawet powiedzieć, że będzie na styk. Okej. Okay. No, nie pal się, nie pal. Nie chcę tu zginąć, chociaż i tak bym raczej item nie stracił, no poza tym ewentualnie. Ale wkrótce sobie myślę, dorobimy tego ogrom tych itemów, które tu widzicie, czyli zrobimy sobie kilka jeszcze łopat, trochę jeszcze toporków. No, także myślę, że będzie ciekawie. To jeszcze sobie zmienię tak na szybko na piękne bloki, może nie piękne, ale ładne, tak? Te bloki, z których jest wykonana cała farma, czyli oczywiście stone brick. Pięknie, ładnie, tutaj nie podmieniłem. Jeszcze raz, deseń i jak ktoś prezentuje, no jest super, jest, tylko jeszcze jedna rzecz. Długo trzeba dać o poziom niżej i ten blok też o poziom niżej, dlatego że tutaj pójdą hopery za chwilę i farma nasza będzie skończona. Jeśli ten odcinek wam się spodobał, koniecznie zostawcie tutaj ogrom łapek w górę. Ogrom łapek w górę musi być pod tym odcinkiem. No jeśli tak, owo oczywiście wam się spodobał. Tu mam jakieś skrzynie? Mam skrzynie. Abym nie miał... dobra. I mówię, ta farma jest taka tylko tymczasowa. Tylko jak, że tak powiem, dorobię się ogromnej ilości żelaza. Dorobię się ogromnej ilości żelaza. Jeszcze raz, ogromnej ilości, naprawdę ogromnej żelaza. Czyli myślę, będzie to cała skrzynia bloków. No to nie będę potrzebować już tej farmy, bo będę sobie taką ową robić na spawnie. Zawsze do czegoś to żelazo można wykorzystać, czy do jakiejś budowli, czy do... Może nie do narzędzi, bo raczej na takim etapie gry już nie jestem, żeby do narzędzi wykorzystywać żelazo, ale jak najbardziej do wszystkich innych rzeczy oczywiście, że można. No dobra, także teraz muszę się jakoś dostać tutaj wyżej. W ten deseń po prostu niszczymy tutaj te bloczki. Jeszcze tamten blok. No i nasza farma działa. Jeśli ten odcinek wam się spodobał, mówię jeszcze raz, koniecznie zostawcie tutaj ogrom łapy w górę, bo nasza farma jest w sumie moja farma, ale niech będzie, że po prostu farma o jest bardzo, bardzo prosta w budowaniu, działa bardzo, bardzo fajnie. No i wkrótce, jak fajna będzie aktywność, to mówię, pojawi się kolejny odcinek właśnie z tej serii. Koniecznie mówię, napiszcie też, czy podobają wam się takie odcinki, jak buduję, czy bardziej wolicie odcinki, jak coś prezentuję, czy właśnie ten odcinek był dla was odpowiedni, w sensie, czy wam się podobał. No bo najpierw na nim mówiłem tam kilka ważnych informacji, nie wiem czy to oglądaliście, bo warto to moim zdaniem podkreślić, że cokolwiek sobie tutaj zrobiłem poza odcinkiem, a nie po prostu przejść do odcinka bez większych tutaj wyjaśnień. No koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach. No i poza tym możecie napisać też słowo klucz, jakim dzisiaj będzie. Niech to będzie żelazo od naszej kozacko działającej farmy. Także nie zabieram wam więcej czasu, w sumie zobaczmy sobie jeszcze do skrzynki. Jak to wszystko tutaj śmiga. Okej. To już jest 31 sztabek żelaza. Także dziękuję wam wszystkim za oglądanie i na tle tej mega, może nie pięknej, ale mega wydajnie działającej farmy. Żegnam się z wami, dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Nie zapomnijcie o łapce w górę. Ja byłem Mike, trzymajcie się i pa pa!